No tak, that's right. Ja zawsze chodzę do kościoła. Ale nie do unicorna, taki normalny, do księdza normalnie się wyspowiadać. Do księdza? Ja jestem Catholic boy. Ksiądz mnie nie rucha, wypraszam sobie. Jeszcze autoryzuję kamizelki kuloodporne, które wyciągniemy sobie z radiowozów. Dlaczego? Mamy dzisiaj kolejny przypadek morderstwa pana Schmidta. Michael Schmidt. Osoba została zamordowana nożem. Nieopodal dzielnicy Forum Drive, znaleziona na tyłach bloków. Również patrole niech się tam pokręcą, popytają ludzi bezdomnych, może ktoś coś zauważył. Pytanie, czy to było morderstwo, no tego jeszcze nie wiemy. No sądzę, że nóż sobie sam nie wbił. No sam sobie noża nie wbił. Upadł na nóż 11 razy. Byście się nie zdziwili. Tak, 11 razy upadł na nóż, tak? Nie. Może się poślizgnął. Nieważne. Ale 11 razy? A miał no może ślisko było. Fire Department do LSPD. LSPD odbiór. Możemy prosić jedną jednostkę na szpital. Mechanik Zenusz Customs chce skoczyć z dachu szpitala. 76. Uszedziemy 76. Janusz Customs chyba, nie? Nie, na szpital, szpital. Tak, do szpitalu. Pracownik Zenusz Customs chce skoczyć. Parowa weźmiesz negocjacje, tylko nie, tylko nie mógłbym, żeby skakał. Na pewno. Dobra, ja go przekonam. Don't you worry about that. Co się dzieje, panie z Janusz Customs? No bo tego. Idziemy na WD? Nie, to WD nie pomoże. Na panienki? Ja to bym... Ja nie mam nawet pewności, czy Lincoln jest, tak? No kurwa, to po co mi odchodzi? Czyli na panienki. Dawaj, jedziemy na panienki, chodź. No nie, no bo... Ja Elizabeth kocham. No ja też, no i co? Ja pierdolę. Nie no, chodź, żartuję, no. No i co, no? Mile, z Lincolnem. No, co ty robisz? Jedziemy na no panienki. Dowiedziałem się, że Elizabeth jest z Lincolnem. Ja tam z kim ona jej była, na rzekę. Ja miałem jej wyznać miłość. Migra, jak słuchaj, nowa kobieta przyszła na komendę. Może ona będzie policjantką, ale to coś taka, no. Jaka nowa kobieta? Okej. Ta, co my widzieli ją przy tym. Co ty gadasz? No? Dzień dobry. Przy komendancie przecież to kapitan była, debilu. Pani... Nie. To, tak, to pani kapitan nie. była. Poprawi nie. sobie pani makijaż. Jak blond? No tak. A są dwie blondynki. Pani jest jedna co, z warkoczem? Pani sobie poprawi makijaż. Jedna z warkoczem jest nowa, taka blondyneczka. Dobra, dawaj, dawaj, i druga jedziemy, jest taka Jedziemy. W rozpuszczonych włosach. Go. A ta wódka ta aktualna? Falkenberg podejdź. Tak. Podjadę później. Dobrze. Sprawdza, obserwuje, liczy. Ja pierdolę. O, jesteś gałganie. O, masz, Caroline, parówek. Caroline, beautiful. Boże, how are you, darling? Panowie, ja mam do was sprawę prywatną. Chodź. Sprawa prywatna. Zapraszam panów. Ale pięknie dzisiaj wyglądasz. Jak zawsze. O, Caroline. Aha. Do miłej służby. Kurwo jedna, mówiłem ci, na komedę nie przychodź, no. Ty mi nie będziesz mówić, co ja mam robić, słuchaj. Dobra, jedziemy gdzieś, ustanne miejsce. Mamy problem, musimy porozmawiać, taki ale w problem. Sześć oczu. No dowiesz się. Co? Chyba ty masz problem. No dowiesz się, bo ja jadę od lekarza. Jakiego lekarza? O kurwa. To zęby sobie stawiasz? W końcu? Nie, nogę, ale to w Korei. Co, porusznik gumy nie zakładał? Bo tak. No zobaczymy, misiaczki, będziesz mądry zaraz. Ja przez miesiąc byłem w Teksasie, od razu mówię. No to zaraz porozmawiamy sobie. A mi robiłaś tylko gałę wtedy w klubie. Ale o czym w ogóle rozmawiacie ty? Mówiłem ci, kurwa, Karol, nie przychodź na komendę, kobieta umy, no. Słuchaj, ja już nie jestem taka jak byłam, jestem teraz kobietą biznesu. Mogę chodzić gdzie chcę. To widzimy, że się zmieniłaś, nie, Parowex? No. No, bardzo. A co z tą nogą zrobiłaś? No byłam w Korei, wiesz, takie innowacyjne operacje. No dobrze, ale z atrapą, z tą drewnianą nogą pirata, co zrobiłeś? Z tamtą? Leży masz na zapleczu. Jeszcze? O, to ja może odbiorę ją sobie. Bo sprzedała. No. O kurczę, wiesz co, tylko ja nie wiem, czy Grażyna jej nie będzie używać. O, to ja do Grażyny się zgłoszę. Dobra, no problem. Ona tam szkolenie przechodziła, zanim ja odeszłam, wiesz?
Dobrze, dobrze, ja tam z nią pogadam. A ona ma dwie nogi, ta? Drewniane czy prawdziwe? Prawdziwe. No to dwie. Szkoda. Weź podjedź w jakiejś stronę. Kurwa, Karla, no co ty mi przypał na komendzie robisz, no? Jaki przypał, Boże, Gler. Nikt mi większego przypału nie zrobił niż ty. Te spotkanie wyglądało. No raczej z tego dzieci by nie było. No bo dlatego o tą nogę się pytałem, no bo... No nie pamiętasz, co z tą nogą robiłaś mi. Dupę mu zadać? No ja pamiętam, co robiłam ci z nogą i pamiętam, co ty mi robiłeś z żołnierzem. Nie. Żołnierz nigdzie nie wędrował, no. No ja pamiętam to zupełnie inaczej. Parwa, czemu ty się wykręcasz? Ja się od niczego nie wykręcam, nie będziesz mnie tu nic wrabiać. Ja cię bo... nic nie wrabiam, ja będę robić testy. Dobrze, rób te testy, no problem, bo no. Ja to normalnie ten... Od kija w dupie jeszcze nikt w ciąży nie zaszedł. Ale to nie ty jesteś w ciąży, tylko ona. A ona tobie ten kij w dupę wsadzała. No ja w ciąży nie jestem. Ale ty nie, muszę, nigdy nie ruchałeś, że sami mówię, że ruchasz na potęgę, no. I don't know. Ja pierdolę, porówek. To wszystko było w tych prezerwatywach Golda. Nie, to zdecydowanie nie. Prezerwatywy Golda dopiero niedawno prowadzili. No, a przed tym co, no? Ja i tak jadę, jestem pewien, że ja ślepakami strzelam. Na pewno. No to zbadamy, parówka, spokojnie. 38, 10, tylko sobie zbadamy. Dziękuję, dobranoc. Oczywiście, że tak, ciebie też. Gagatku. Ty patrz, jaka jeszcze konfitura, zdjęcia rozpowiadasz robili, tu jakieś kurcze rzeczy na mnie. Ostatnio pamiętasz, co mi zrobiłeś? Nagrywali nas. No co, no w internet wrzucili. No. Ale to była gałka normalna, no taka ten dwoma tym kulami, no. No. A poza tym, Caroline, ja ci przypominam, że w większości czasu to mój żołnierz to się po błocie czołgał, if you know what I mean. W dupala? Tak. Tak jak drewniana noga się po błocie czołgała. Ja może nie jestem najlepszy z biology, ale od tego to chyba się w ciąży nie zachodzi. No tylko jest pewnie problem taki, że ty byłeś po dwóch flaszkach tequili i nawet nie wiesz, co się działo. No i nawet by mi nie stanął, no. Oj, aha, uwierz mi, że ja postawię każdego żołnierza do pionu. Mi się wydaje, że to pewnie Rudego jest. Rudy tam też chodził do wanili. Wydaje ci się. Rudy mnie w życiu nie dotknął. No, gadaj inaczej. No, to on se może gadać. Rudy, tu wiesz. Wiesz, jaki jest Rudy, nie? Powiada. No widzisz, a tu szatniarz Mariusz, kurwa, pomagał chłopakom, no. O, nie, ja to nigdy z zamkniętymi oczami tego nie robiłem. Żaden Mariusz się do mnie nie zbliżał. Ja nie mówię o tobie, no. O Boże. Paruwa. Co tam, młody? Dobra, nie będę tam stał jak chuj na weselu sam. A jednak stoisz jak chuj na weselu. Rolaj, ja wiem, że na mnie lecisz. No. Ile ci tak mówiło w unikornie? Ciekawe, czy weźmie numer od szatniarza, co? No. Aha, Mariusz pozdrawia. Sensownie? Ej, Karolaj. No. Jak mi ciągnęłaś, to tak nie gadałaś. Teraz się z tym nie śmiejesz. No, wiadomo. O, tak ciągnęła. Dobra. Ty, a ty, młody, podobno worek miałeś na głowie. Co miałem? Worek. Jaki worek? No worek na głowie, no. Nie. Kiedy? Co ty tu opowiadasz w ogóle, Caroline? Za głupoty. Co? A co ty przychodzisz się tu wtrącasz do rozmowy? Bo nie będę stał jak chuj na weselu. No, ale widzisz, jednak stałeś. No tak. No. No. Przechodzisz się wtrącasz. A podobało ci się, jak cię obciągała wtedy gałkę? No, całkiem w porządku było. Co od jeszcze zębów nie miałaś, ale było git. Dobra, co ty im nagadałeś? Dobra, co się stało? Czekaj, chwilę, bo się zakrztusiłam. Mariusz też się zakrztusił z drzwiem, kurwa. Co? Dobra, Karolin, ty mnie wkręcasz do jakiejś rzeczy, to nie miejsce. O, Jesus. Ła. Boże, chłopaki, zachowujcie. No dobrze, przepraszamy, no.
No, poza tym rozmawialiśmy tutaj w 6 oczu, a nie w 8. Mam nadzieję, że zapamiętacie. No tak. No. Ciężko by było, żeby ten Mariusz do niego pisał. No. Aha, TJ. No. Sprawę mam jeszcze. Co jest? Czy twoim powołaniem jest policja? Jak wiadomo, służyć i pałować. Aha, czy nie zwalniasz się, nie planujesz? Pałować to dziwnie zabrzmiało. Ale dobra, tak. Nie planujesz się zwalniać. Jeszcze raz, bo tutaj kurczę się było. Poruczniku, poruczniku, proszę o spokój. Cicho. Nie ustawiaj tego budowy. No, pytam, czy nie planujesz się zwalniać. Badzik, trzymaj się. Nie, a co? A to nic. Szatniarz się zwolnił, kurwa. Uwolnił, kurwa. O, Jezus. Co? Chcecie po tej zerze? Gdzie jest ten Mariusz? Wiesz, co ta Caroline powiedziała, młody? Tak. Ja się domyślam. Wiesz, jak się inicjacje robiliśmy. Tak, ale przecież ja nie miałem maski jakiegoś worka. No ona mówi, że ci worek na łeb założyła i ci szatniarz gały opierdolił. Wiesz co, mi się wydaje, że ona może was pod chuja robić na to dziecko. Tak, na pewno robi. No gdzie ona, tam, kurwa, powie, że ja w nią to... nigdy chuja nie wsadzałem. Tak, ale no ja też nie, przecież ona mi robiła, ale wtedy nie miałem żadnej maski, ona jest zjewnięta. Ale słuchaj, się jak... wydaje, że ona powie na przykład tobie, że chce, żebyś na przykład jej zapłacił, to usunie ciążę i cię na siano zrobił. Ona jest kurwa cwana. Ty myślisz, że skąd ona ma na zęby, na nogę, kurwa, ty myślisz, że noga to kurwa tania jest? Dokładnie, dokładnie. Daj mi dzisiaj na telefon, niech spierdala. Noga to kurwa kosztuje od zajebania siana. Są nogę, kurwa, musieli komuś jebać, żeby jej przyszyć, kurwa, przecież. To nie może tak być, że jakąś chujową nogę wzięli z pizdy. Ona robi was pod chuja, mówię wam. Będziecie w buli z porucznikiem. Zróbcie testy, czy na pewno jest w ciąży, bo ja tam żadnego brzucha u niej nie widziałem, a ona mówi, że 9. tydzień. Ja tam, kurde, na pewno. Słuchaj, jak żołnierz się po błocie czołga, to ciąży z tego nie ma. Nie no, wiesz, no, takie rzeczy się pamięta. Tak. Wiesz, kurwa, noga droga, a wiesz, mówi, że 9. tydzień, a kurwa w obcisłej kieckce była, kurwa, i chuja nic nie było widać. A 9. tydzień to już chyba tak lekki zarys powinien być. Nie, that's right. Nie, pod chuja was robi. Może ja tam się nie dam wrobić w żadnych takich rzeczy. Może ona, nie wiem, robi was szantażować, bo nie wiem, zmieniła wygląd i nie chce, żeby nikt nie wiedział, jak pracowała. Wiesz, to ona jest jebnięta, kurwa. Przecież to jest dziwka, kurwa. Te. 8-6 wruszono, patrzu. I ten różowych. Wow! Do dołu 1 na pościgu. Po zakończeniu interwencji podejdźcie do konferencyjnej na burzę. Na czym ja się tak wybiłem? Widzieliście to? Co to kurwa było? Ja myślę, że jakby tak pani zagadała, to i więcej chętnych by się znalazło. Oj, chętnych jest naprawdę bardzo dużo, a ja tutaj... Mi jeden pan padł w oko i tak... Chyba jak to mówią, nie? Los Santos Tuleos. No nie wiem, no, czy musicie mnie panowie odwieźć, czy możecie mnie wziąć na rajdalonkę? Już możemy, weźmiemy. 9+1, 7, 6 na komendę zatrzymanym. Chyba, że sam nie chce jeździć z nami, no to odstawimy. No wie pan co, no. Ja tam się narzucać nie będę, nie? No, że tak powiem, jest tu jedna osoba, która w rekordowym czasie awansowała z kadeta na oficera. No widzi pan, no, zarumieniłam się troszkę. Ja się pani nie wstydzi, no. Po prostu jest to naturalnym talentem. Ktoś mi wpadł w oko i nie wiedziałam, że na tego pana akurat wpadnę. A co, że ja? A no, pan wpadł mi w oko wczoraj. No kurczę. A jak pani mnie nie widziała, co pani gada? A widziałam pana, pytałam się panu, jak zapalić papierosa, niestety mi pan nie pozwolił. Jak to nie? No nie, powiedział pan, że palenie brzydki nawyk. Bo bardzo brzydki, no pewnie, że tak. Więc 79, 23 na pana, bardzo, komendzie. Bardzo interesujący akcent. Więc tak mi pan w oko, no, wpadł. That's right, Austin, Texas. Ale. Szara koszula, czapka, rybak. Zgadza się, do rybopisu. Wyjeżdża szary, bo szary pan wyjeżdża właśnie w tym momencie. Tego pana zatrzymujemy? Pan w środku siedzi, bo idzie czy ja mogę do panów mieć małą prośbę? Aha. Do czarny, czarnoskóry, czapka, rybaka. Czy mnie panowie poinformować, co się dzieje? Bo tak nikt nigdy nic nie mówi, tak jadę na miejsce i nie wiem, o co chodzi. 8-6, jeden wyszedł i ucieka gdzieś. 8-6, czyli uciekinier. Poszedł do domu, abym objechał dookoła. 8-6 to jest mój numer odznaki. Ach, pana numer odznaki, dobrze. A pan? Podjeżdżę tam, oficerze, bo oni tam już zaczęli interwencję. 9-3 plus 1. Dobra, Kary, zostaj w aucie, nie?
Tak, tak. Kadet czy Rajdalon? W środku budynku jest też pan w niebieskiej koszulce i czerwonych spodniach. Tu. Panowie, jesteście wszyscy aresztowani. Pojedziemy na komendę w związku z podejrzeniem użycia broni przeciwko obywatelowi. Proszę podnieść ręce, dokumentujemy was, wszystko zawiesić na komendzie. Proszę wykonywać nasze polecenie. Ty, ale o co chodzi? Tutaj rączki. Lewa, prawa. Na czerwonym czeku. Jasny gwint, ale kurczę, no co się dzieje? Proszę ze mną. Ale to ja weźmy osoby, wiecz, tylko są podane do tego opisu, a resztę wypuśćmy. Nie ma sensu wszystkich. No dobra. Być. No kurde, ale tu panie, no. Ja pierniczę. Tutaj pan będzie grzeczny, bo tutaj panu koleżankę będzie miał obok. Proszę grzecznie być. Pan do drugiego radzi wozu. Dobra. Kurwa. Wysadzę. Tu też kadet, można tu zjechać na lewo, czy nie można? No to już o jest tym linia ciągła, gruba dyskusja była. Podobno no można. To? A nie wiem w końcu, dlatego ja zawsze skręcam stąd. Gdzie w lewo tutaj? Tu, w uliczkę? Tu, masz cały czas masz linię ciągłą, nie, na ten pas po tej stronie patrz tutaj. Widzisz pas po lewej stronie, co masz no, jakby tam wyznaczony? Z obu stron jest linia ciągła. Czy to jest pas do lewo skrętu, czy nie? Pan komendant coś mówił, że jakieś stare pasy tutaj chyba są namalowane. No ja już nie wiem. Ja to zawsze jadę, pierdolę. O skurwysyn. Ojej. Douglas, ta 20 nie ma tych syren u góry, czy ja ich po prostu nie wziąłem? Nie, nie wziąłeś. Aha. No to weźmiemy. O kurwa. O Jezus. Kurwa, czy zabijesz? Z zawidlakiem będziemy to brać? No. No, ja nie tak rozklepany, to tylko na widłach. Ja pierdolę, ty co, przyjdę to zawsze jakiś rozpierdolę. Za dnia jak stanął jak chuj na weselu, kurwa, ty za młodym. O skurwysyny, kurwa. Hamulce, musisz naprawić, bo hamulce nie działają, wiesz? Dlaczego mnie nie odwołałeś? Obracać, no? No, zdążył obrócić, no. To po co ja tym tyle... Badon! Ja w tym powiecie 3 godziny jechałem. Chłop, kurwa, wózkiem widłowym przez całą mapę, kurwa, jechał. To bierz tą radiolę na ten... Zabierz tą radiolę od razu na ten, na warsztatowo, a później odwieziecie. Dobra. Przecież jak ją naprawi, przecież... 38 plus 1, interwencja własna na Astrowy. Nie, no nie podniesie tego złoma. Jakiego kurwa złoma, ty ty złoma? Sam on tak rozpierdolił, sztunówka była w nieśmigana. Tego radiowozu. Przecież tu kurwa kluczy już nie ma, przecież zniknęły kurwa, człowiek. Jak to zniknęły? Ja chcą ktoś chętny na widlaka? Pagę no to. Chcesz? To czekaj. Stój tak jak stoję, się ci załaduje. O kurwa, żeś załadował! O kurwa! Załóżyłeś. Ja pierdolę, to niebezpieczne. Stanąć nie potrafisz, kurwa. No pa, czekaj killer, ja ci wiadę. Pa, stój, nie ruszaj się. Okej, ty mnie tak... Chodź ty kurwo! Chodź ty! Buta żeś mi kurwa porysował, ty! Co się podniósł, kurwa? No czekaj, bo żeś się ruszasz, nie wiadomo jak. Poruszaj się, kurwa, bać! No się nie miataj! No, jak się kurwa nie miataj, nie przejeżdżasz, no? Ja czym się przejeżdżam? I tu jak stoisz? Ja pierdolę, no przecież stoję, no! No ty sam jak widle jesteś. No, kurwa! O Jezu! O! Au! Kurwa! Prowizjonalne usługi Carson, zapraszamy!